Bzyk bzyk, pies płyć oraz kaczka katastrofa i pan Kuleczka witają was w książce pod tytułem Pan Kuleczka. A my, czyli Kulturki, Kulturki, Ola, Maja i Mama, witamy was w podcaście tak, Kulturki, Kulturki. Napisał pana Kuleczkę Wojciech Widłak. Dokładnie tak. Dobrze. Zaczynamy opowieść. Na początku pan Kuleczka. Pan Kuleczka to normalny pan. Żyje sobie w normalnym domu, ale ma kaczkę, psa i muchę. Ma swojego sąsiada, ale ten sąsiad nic nie robi. Maja, a pan Kuleczka nie nazywa się dlatego, że wygląda jak kuleczka? Nie, bo ma nos jak kulka. A, no właśnie, ja byłam ciekawa, dlaczego pan Kuleczka jest panem Kuleczką? No, ja bym chciała tylko powiedzieć, on nas wprowadził i bardzo bym chciała powiedzieć o kawałku jednego rozdziału. Mhm. Oni byli przy, to jest moje ulubione, przy Globusie. Wtedy pan Kuleczka wskazał na Afrykę. Tutaj jest najcieplej. Kaczka ta katastrofa dotknęła, wcale nie jest najcieplej. No bo tam nie było najcieplej dla nich. No tak, jak pokazał, że tu jest najcieplej, a tam nie było wcale najcieplej. No nie, ale tutaj jako kontynent. Ja wiem, ale kaczka tego nie zrozumiała. No dobra, to jak ta książka jest zbudowana? O czym ona jest? O właśnie panu Kuleczce i o normalnych rzeczach. To jest książka o normalnym życiu i pana normalnego człowieka. I tam są takie opowiastki, prawda? Tak. Ja bym chciała jeszcze jedno powiedzieć. Że też to wiem, że tam jak jest ten, że był jeden rozdział, nie pamiętam jak on się nazywał, że kaczka katastrofa nauczyła się mówić. I powiedziała tylko jedno słowo. Nie. Że było... Nauczy mówić kaczko katastrofo. Nie! I takie nie! Nie! Na wszystko pytanie. Aha. To prawie jak ty. Nie, ja jak proponujecie mi, chcesz babeczkę? Odpowiadam tak. No tak. A właśnie pan Kuleczka mówił rozmawiać z tymi swoimi zwierzętami? Tak. I ja teraz ten pies płyć. Grał w... Trochę jak doktor Dolittle. No troszkę, no. Nie, bo te zwierzęta zwykle nie było, że on umiał mówić po zwierzęcem. Zwykle te zwierzęta nauczyły się po ludzku. Nie wiadomo dlaczego, nie wiem. Aha, te zwierzęta pana Kuleczki, one mówiły po ludzku. No, ale rozmawiał z nimi. Nie, to było w ogóle inaczej, to wiem. To był w ogóle nie lekarz. No nie, a kim był pan Kuleczka? Nie powiedzieli jego pracy. A co robił na co dzień? Na co dzień? No, bawi się ze zwierzętami jedynie swoimi. I nic więcej? Nic. Ale nuda. Straszliwa nuda. Grali sobie w piłkę. I raz grała kaczka katastrofa z psem w piłkę. I wtedy kaczka katastrofa wybiła lustro. To miała mocnego kopa ta kaczka. No. Kaczka, żeby tak kopnąć. A lustro czy szybę? Lustro. Lustro. A to w domu grali? No. No to tak jak u was ostatnio. Tato z Mają grali w piłkę w domu, w pokoju. I tata tak strzelił, że wywalił Oli kaktusa. I się rozpadł. I kaktus spadł. Ale na szczęście doniczka się nie rozbiła. Prawda? No to nic się nie stało. No, ale mamy nauczkę, że nie można grać w piłkę w domu. Szczególnie Maja nie może. I tata. Szczególnie to nikt. Szczególnie Maja. Nieprawda, szczególnie ty. No, tak jak mam opowiedziałam, to jest bardzo według mnie ciekawa książka. Tak, a to jest trochę dla mniejszych dzieci, nie dla 12 lat. To jest tak dla 6-8 latków, tak.
Czyli... Ale to na pewno i tak gdzie od tak 6 do nawet 5, od 5 lat do 10 lat. Czyli takich starszych dzieci już ta książka nie zainteresuje? Nie, bo to nie jest... bardzo. Nie. To powiedz mi, czego się z tej książki można nauczyć? Niczego. No tylko niczego! To jest normalne o takim panie, no normalna rzeczą. Uwaga, no. I on zawsze nosił muszkę i tyle. Zawsze nosił muszkę. Pan Kuleczka zawsze nosił muszkę. Czyli to taka książka dla rozrywki. Dobrze się można przy niej bawić? Tak. Jak są te historyjki pana Kuleczki? Tak. I pan Kuleczka jest gruby. A byli jeszcze jacyś inni ludzie, bohaterowie? Nie, tylko był jeszcze ten sąsiad, ale to on tam nic nie powiedział. A pan Kuleczka mieszka w mieście czy na wsi? Nie powiedzieli. Znaczy w mieście. A gdzieś wychodzą poza dom? No nie. Cały czas się dzieje to w domu, tak? Mhm. Wszystkie części, wszystkie opowiastki? Tak, ale są różne części pana Kuleczki i pan różne części pana Kuleczki. No są i ja chyba myślę, nie, ja teraz mam tylko wam powiem, że szykujcie się na kolejną lekturę, którą będę chciała wam opowiedzieć pilot i ja, i będę chciała wam jeszcze opowiedzieć Chichopter. Czyli właśnie to jest ważna informacja, że pan Kuleczka to jest lektura. Ja jej nie miałam. Ale jest na liście lektur i niektóre dzieci czytają tą książkę jako lekturę. Jako lekturę. To ma bardzo mało stron, 40 ileś. Czyli szybko się czyta. Tak. Duże litery? Nie, malutkie, malutkie. Ale obrazków dużo chyba było. Mnóstwo, mnóstwo. Nie, to jest bardzo mało obrazków i to jest... Ja sobie obejrzałam tą książkę i mnóstwo obrazków. I teraz mam właśnie Chichopter, właśnie... Ale ja tego chciałam powiedzieć, że ona... Że to ma 76 stron i tam jest jeden obrazek na rozdział, a tutaj było wiele tak inaczej. Mhm. To jeszcze mają na pokoniec na powiedz, które zwierzę pana Kuleczki było twoim ulubionym? Pies! A dlaczego? Bo jest psem. A coś robił takiego specjalnego ten pies? On zawsze mówił kaczce, żeby nie oszukiwała w grzybki. Grzybki. Czyli taki uczciwy był ten pies. Mhm. A ty oszukujesz grając w gry? Nie, nie oszukuję. Na pewno? To. A ty, Ola, oszukujesz grając w gry? Oczywiście, nie. Widziałam, jak oszukuję. Ja nigdy nie oszukuję. Widziałam, jak oszukuję. A w którą grę? Ja nigdy nie oszukuję. Oszukiwała? W wirusa. Nie, ja nigdy nie oszukuję. A jaka jest wasza ulubiona gra planszowa? Wirus. Ale to jest moja karcianka. Planszowa to... Rumikub? Dom przyjazny dla naszej planety. A Rumikub to jest planszowa? Rumikub, tak. To jest to nie planszówka, bo to jest taka, takimi kostkami się gra tam. No to moja ulubiona kostkowana to jest Rumikub. Okej. Okay. A moja karciana to wirus. I moja też karciana. I byczki. Ja byczki nie są. Szóstka bierze. I jeszcze zero. Tak. Planszowa. No tamte też karciane. Dużo mamy karcianych takich gier, gdzie karty grają. I mamy najwięcej chyba książek. Najwięcej rzeczy. Tak. Książki. Tak. Ale radzimy wam, żeby tak jak pies pana Kuleczki nie oszukiwać w grach. Bo to nieładnie. Ale właśnie kaczka katastrofa oszukiwała. I jak się oszukuje... to raczej nikt nie ma satysfakcji chyba, nie? Z takiej wygranej. I później nikt nie chce z tobą grać. Ale pewnie nikt się nie dowie, że oszukiwałeś. Może. To trzeba być sprytnym oszukującym, żeby nikt się nie dowiedział. Ale zasadniczo to takie nie bardzo zachowanie, co? Oszukiwanie. Niechaj. Tak jak trochę jak ściąganie na klasówce. Mhm. To też jest takie oszukiwanie, prawda? Aha. Na klasówkach takie oszukiwanie. Takie. Nieładnie ściągać. No albo na matkę, tak na biorę sobie kalkulator z kieszeni, tak pod stołem. A, to tyle wychodzi. 2 plus 2 równa się 4. Wystaw pupę do kamery. Aha.
Tak, no, na kalkulatorze też nie można liczyć. I tak. Jestem pierwszy! Skończyłem klasówkę. O. Wszystko dobrze. To nieładnie, co? Ale potem niczego się nie nauczysz, jak się zabraknie kalkulatora. Później niczego się nie będzie ubierać. Nie, ale zawsze będzie kalkulator. Pierwsze. Na maturze na pewno nie można. No, nie można. Nie, na maturze. A co to jest matura w ogóle? Nie można sobie, można sobie wyciągnąć. Taki duży egzamin, co? Aha, że wyciąga się z kieszonki na maturze i wtedy tak... Nie, w zasadzie chyba na maturze można, z matematyki chyba można było mieć kalkulator. To jest takie trochę oszustwo. Ale tam nie było żadnych takich prostych działań, żeby tylko wystarczyło wpisać do kalkulatora. Trzeba było najpierw trochę pomyśleć i rozwiązać zadanie. I już samo obliczenia można było wykonać na kalkulatorze. Przynajmniej za moich czasów tak było. Ale może na maturze tak... A, to tyle na maturze! Zdałeś maturę! No, to nie jest takie proste. Tam już są takie trochę bardziej skomplikowane zadania. Ale na tym, na kalkulatorze można robić z miliony. Miliony można robić. Można. Ale to nie chodzi o skomplikowanie, że są duże liczby, tylko chodzi o to, że całe zadanie jest skomplikowane. Że ma dużo różnych warunków. O, minusów, tak, plusów. Tak, dużo różnych działań musisz wykonać. No dobrze. To już wiemy, że w grach nie można oszukiwać. I na klasówkach też nie można oszukiwać. Można. Można, ale nie jest to fajne zachowanie. Maja chyba lubi oszukiwać na klasówkach. Ja nigdy nie mam kalkulatora w szkole. Dobrze. Ale oszukuję, bo sobie robię ściągi. Tak, na pewno. Na pewno. Na sprawdziany w pierwszej klasie. No dobrze. To chyba już czas się... Pożegnać i powiedzieć pa, pa! Pa! Od pana kuleczki i od Maji. I nie ode mnie. Pa! Pa! Chociaż ode mnie też. Chyba. Może. Pa, pa, do usłyszenia następnym razem. Pa! Prawdopodobnie.